The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. No, tak każdy z nas ma jakieś poczucie wartości i wchodzi w jakieś relacje, tak też każdy z nas jest stworzony jako istota, która czegoś pragnie. Każdy z nas ma w sobie jakieś pragnienia, gdzieś na dnie serca każdy z nas tęskni za czymś, ma wyższe pragnienia, pragnienia dobra, miłości, każdy z nas ma jakieś do czegoś powołanie, jakieś talenty i na pewno należy z całą pewnością powiedzieć, że Bóg stworzył nas jako istoty pragnące. W Psalmie 37 czytamy: raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Bóg odwołuje się w tym słowie do naszych pragnień i pokazuje, że zależy Mu na tym, żeby te pragnienia spełniać. Potwierdza to również Jezus w Ewangelii, który wielokrotnie zadaje różnym osobom pytania o pragnienia. W Ewangelii Mateusza matka synów Zebedeusza przychodzi do Jezusa i o coś Go prosi. On wtedy, widząc, że na czymś bardzo jej zależy, pyta jej: czego pragniesz? W Ewangelii Jana widzimy uczniów, którzy zaczynają podążać za Jezusem i On odwraca się do nich i pyta ich: kogo szukacie? Czyli zadaje im tak naprawdę pytanie o to, po co idziecie za mną? Czego szukacie? Czego pragniecie? To jest pytanie o pragnienia. Też w Ewangelii Jana czytamy znaną pewnie nam wszystkim historię chromego nad sadzawką, który nad tą sadzawką leżał 38 lat i do którego przychodzi Jezus i pyta go, czy chcesz wyzdrowieć. Znowu pytanie o chcenie. Jakie pragnienie masz w sercu? Czy ty pragniesz zdrowia, czy może jednak pragniesz tej choroby? Jezus odwołuje się do najgłębszych pokładów pragnień i tęsknot, które są zawarte w człowieku. I jeszcze inna historia z Ewangelii Marka, kiedy Jezus pod Jerychem spotyka niewidomego i pyta go: co chcesz, abym ci uczynił? Wszystkie te historie pokazują, że dla Jezusa bardzo ważne jest to, czego pragniemy. Jezus nie narzuca nam swojej woli odgórnie, tylko odwołuje się do tego, co w nas jest ukryte. Jezus jest szczerze zainteresowany i zatroskany o to, co jest na głębi naszego serca. I te pytania, które Jezus zadaje, to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli jako pytania, które prowokują nas do rozwoju. W języku psychologii powiedzielibyśmy, że to są tak zwane pytania coachingowe, czyli pytania o cel, o sens, o misję, o znaczenie tego, co ja robię. Takie pytania, które mają wydobywać nas z naszych stagnacji, z naszych problemów i prowokować nas do tego, żebyśmy zrobili jakiś konkretny krok w przyszłość, żebyśmy po prostu się rozwijali. Dlaczego to jest takie ważne, żeby odpowiadać sobie na pytania o pragnienia i w ogóle zadawać sobie te pytania? Jaka jest rola pragnień w naszym życiu? Pragnienia naszego serca to jest coś, co może nam pomóc się rozwijać. To pytanie o pragnienia to tak naprawdę jest pytanie o cel i sens naszego życia. To jest pytanie skierowane do każdego z nas: po co żyjesz? Po co jesteś na tej ziemi? Po co istniejesz? Po co każdego dnia się budzisz? Jaki to wszystko ma sens? Czy widzisz w tym jakiś głębszy sens? Do czego dążysz? No, bardzo często jest tak, że te nasze pragnienia są przysypane grubą warstwą kurzu, który bierze się z jakichś naszych zranień, doświadczeń, ze zwątpienia, ale też bardzo często z jakiejś stagnacji, rutyny, strefy komfortu, w której jakoś osiadamy i sobie jesteśmy, żyjemy z dnia na dzień, mija rok za rokiem, zapominamy o tym, że o czymś marzyliśmy, że za czymś tęskniliśmy, że czegoś pragnęliśmy, przyzwyczajamy się do takiego trochę szarego życia.
I nasze życie traci kierunek. Tutaj musimy rozumieć, że pragnienia one wyznaczają kierunek naszemu życiu. To znaczy, można powiedzieć, że to jest taki trochę GPS po naszym życiu. I tak jak w GPS-ie ustawiasz cel, tak te pragnienia mogą być właśnie takim celem, że możesz jeździć po prostu patrząc sobie na GPS, ale nie włączając tego celu, tego kierunku, do którego zdążasz, więc będziesz raz w lewo, raz w prawo, trochę tu, trochę tam i tak naprawdę nie dotrzesz nigdzie. Natomiast jeśli postawisz sobie ten punkt docelowy, to będziesz wiernie, wytrwale szedł do przodu i będziesz wiedział, dokąd twoje życie zmierza. To jest niesamowicie dobrze widoczne na przykładzie samego Jezusa, który przyszedł na świat, znając swój cel. Różnie te swoje cele określa. Czasem mówi, że przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. W innym momencie mówi, że ja przyszedłem na świat, ja się narodziłem po to, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus wie, że urodził się, narodził się po to, żeby zbawić człowieka, odkupić całą ludzkość i wypełnić dzieło zamierzone przez jego Ojca już od dawien dawna. I ponieważ on zna swój cel, to on się nie rozprasza po drodze. On nie robi chaotycznych ruchów, on nie marnuje czasu, on nie angażuje się w czynności, które go będą odciągać od tego celu, więc jest to dla nas ogromna lekcja. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy spróbowali określić, jakie mamy pragnienia i tym samym określić, jaki jest cel naszego życia, jaka jest misja naszego życia, jakie jest nasze powołanie. Jeśli nie znamy swoich pragnień, to nie znamy swojego celu, nie znamy swojego kierunku. Natomiast jeżeli nie znamy celu i kierunku, to bardzo trudno nam uczynić jakąkolwiek zmianę w swoim życiu, bo nie wiemy jakby po co. Po co? To pytanie po co, ono jest też bardzo, bardzo ważne, bo ono właśnie definiuje tą motywację do zmiany. Jak w takim razie realizować swoje pragnienia, czy w ogóle jak wziąć się za swoje pragnienia? Bo pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to po prostu zadać sobie pytanie, czego pragnę? Tak jak Jezus pyta w Ewangelii niektórych osób, czego pragniesz, tak pozwól, żeby i tobie Jezus zadał to pytanie, czego pragniesz i w ten sposób dotarł do takich najgłębszych pokładów twojego serca. Kiedy już określisz, czego pragniesz, czasem już samo to jest rewolucyjne i przełomowe dla naszego życia, bo okazuje się, że od dawna już nie zadawaliśmy sobie pytań o nasze pragnienia czy o nasze marzenia. Więc kiedy już to określisz, warto zrobić kolejny krok, czyli pamiętać, że każde pragnienie da się przełożyć na taki język celów, czyli na jakieś konkretne kroki, które mogę uczynić w tym kierunku, żeby to pragnienie zrealizować. Jeżeli na przykład wiem, że moim pragnieniem na ten moment życia jest zmienić pracę na bardziej satysfakcjonującą, to mogę sobie to rozpisać na konkretne kroki. Mogę sobie na przykład określić jakiś deadline, tak? Czyli jakiś czas, w którym chciałbym zrealizować to pragnienie. Czyli na przykład do, nie wiem, połowy 2020 roku chcę już być w innej pracy. Mogę też rozłożyć to na poszczególne czynności, czyli żeby znaleźć nową pracę, potrzebuję napisać nowe CV, potrzebuję rozeznać się w rynku pracy. Być może, jeżeli to jest praca, która wymaga ode mnie dodatkowego wykształcenia, to być może przejść jakieś szkolenia, może gdzieś pójść na staż, czyli wyróżnić jakieś konkretne, mniejsze czynności, które doprowadzą mnie do tego celu. Ważne jest przy stawianiu celów to, żeby te cele były realistyczne. To znaczy,
nie mogę sobie postawić celu, który mnie przerasta, bo wtedy na drodze do tego celu bardzo szybko się sfrustruję i poniosę porażkę, zniechęcę się. To widać na takich przykładach, kiedy na przykład chcemy właśnie schudnąć albo, nie wiem, poprawić stan swojego zdrowia i to widać też na przykład w postanowieniach noworocznych, kiedy postanawiamy przez najbliższy miesiąc schudnąć 10 kilo albo już nigdy nie jeść chipsów. Postanawiając sobie takie rzeczy, stawiamy sobie nierealistyczny cel i tym samym bardzo szybko odpuszczamy. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że ma znaczenie taki nasz wewnętrzny stosunek do tego, jak my traktujemy te nasze cele czy nasze pragnienia. Jeżeli mówimy sobie, fajnie by było zmienić pracę, albo chciałbym zbudować związek, albo dobrze byłoby zacząć lepiej się odżywiać, to już to samo zdradza nasz stosunek. To znaczy, że my to na razie zostawiamy w sferze takiej rozważań, zastanowień, taki tryb trochę przypuszczający, zamiast powiedzieć decyduje się na. To jest już zupełnie inny obraz naszego stosunku, że decyduje się na to, żeby zacząć się lepiej odżywiać, decyduje się na zmianę pracy. Więc tutaj musimy pamiętać, że no jest to też takie pytanie o naszą odpowiedzialność, także spełnianie pragnień to jest nic innego, jak wzięcie odpowiedzialności za rozwój swojego życia i za podążanie w tym życiu w kierunku, który określiłem ja, ale też oczywiście Bóg, i robię to we współpracy zawsze z Bogiem, we współpracy z łaską, o tym powiem jeszcze w ostatnim odcinku więcej. Zmierzam w tym kierunku, biorę odpowiedzialność za to swoje życie. Moje życie ma określoną ilość dni. Nie wiem, ile to jest, ale podejmuję to, co mam na ten moment i chcę wykorzystać to odpowiedzialnie. Kiedyś popularne w internecie krążyło zdanie: marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I to pokazuje, że nie istnieje coś takiego jak nagle spełnione marzenie. Znaczy, jakby oczywiście zderzają się momenty w życiu, kiedy Bóg daje nam jakąś ogromną łaskę i wiemy, że to jest tylko Jego inicjatywa. I to są piękne momenty i warto też wierzyć w to, że Bóg potrafi, tak, nie? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg potrafi nam od ręki po prostu otworzyć nad nami niebo. Natomiast jest też cała ta sfera, gdzie my musimy podjąć pewien wysiłek i zacząć po prostu traktować nasze pragnienia czy marzenia jako zbiór pewnych kroków do wykonania, które możemy zrobić, żeby dotrzeć do tego określonego celu. Bóg pragnie, żebyśmy realizowali swój potencjał, swoje talenty, które nam dał, swoje zasoby, żebyśmy do tego dążyli, a On na tej drodze będzie nas wspierał. Spełnianie pragnień to nic innego jak podejmowanie decyzji i działanie, a na tej drodze właśnie podejmowania decyzji i działania Bóg nas wspiera. Wierzę głęboko w to, że to, co naprawdę zmienia życie, to decyzje, które niejako stanowią, mam wrażenie, takie otwarcie drzwi dla Boga i dla Jego łaski. Kiedy jak my podejmujemy decyzję, On wtedy wchodzi jeszcze bardziej ze swoją mocą i wspiera ten nasz proces rozwoju. Zapraszam Cię w tym tygodniu do takiej pracy, właściwie to przygody z własnymi pragnieniami. Zachęcam, byś na modlitwie usłyszał to pytanie, które Jezus Ci stawia. Czego pragniesz? Jak już sobie to określisz, naprawdę warto zastanowić się, czy to pragnienie możesz przełożyć na jakieś konkretne kroki. Jeśli tak, to jakie to kroki są? Czy chcesz sobie postawić jakiś cel na najbliższe miesiące?
I możesz też zadać sobie rzeczywiście takie głębsze pytania o Twoje wartości, o misję Twojego życia, o Twoje powołanie, ponieważ wierzę, że każdy z nas rodzi się z pewnym takim zasobem indywidualnym, wyjątkowym i każdy z nas ma do odegrania jakąś swoją rolę w tym zbawczym planie Bożym i zbawczym planie dla całego Kościoła. Wszyscy jesteśmy członkami Kościoła i bez każdego z nas Kościół byłby niepełny i ten plan będzie zrealizowany tylko jakby cząstkowo, więc wierzę, że każdy z nas jest zaproszony do tego, by być częścią Bożego planu, Bożego pomysłu na świat i realizować ten pomysł poprzez swój indywidualny, zupełnie wyjątkowy wkład. Yeah, I get-